co na TikTok? Stowarzyszenie Kamera, Telewizja Kontrapunkt. Uśmiech poproszę. Nie było przyjemne. Dziadkowi było bardzo przykro, otrzymał pełno łez, nogi mu drżały i jadł bardzo mało w misce. W tym momencie ogarek zgasł i chłopak padł martwy na ziemię. Kim jest ta grupa, na czele której pan stoi, teatralna? No ludzie. I to są osoby, które, jak to teraz mówią, grozi wykluczenie społeczne. Oni są akurat po różnych przejściach chorobowych i, no i teraz po prostu próbują jakoś żyć i się zmagamy wspólnie z sytuacją naszą, waszą. My się spotykamy tylko raz w tygodniu na 3 godziny, więc jakby musimy mieć trochę czasu, żeby to jakoś wszystko ułożyć, jak to mówi młodzież, ogarnąć. Wybieramy się na przedstawienie Byk. O, Byk, to o mnie mowa. Ja jestem Byk, urodzony Byk. Książce pieniądze trzymać, jeszcze se kurwa wydrążył. Dziura. O kurwa. Siadaj, kajdziesz. Co to babów nie ma przy stole? To widział, żeby hop z talerzami loto. Siadaj. Ale wie pan, półtorej godziny takiego monodramu to jednak wymaga bardzo dużo pracy pamięciowej. I chciałam pana zapytać, czy było trochę takich wkrętów poza scenariuszem? Jasne, ja tam cały czas mam takie fragmenty, gdzie improwizuję. Kurwa. Później w trakcie pracy myśmy go uzupełniali, dodawali, coś wyrzucali. Teraz też on ulega zmianom. Oczywiście, że grając go w Szczecinie po raz pierwszy też troszkę pozmieniałem, żeby on też był dla waszej publiczności. No nie powiem, że to nie chodzi o to, żeby grać pod publiczkę, ale żeby on w jakiś sposób też był wam bliski. Nagle musieliście zacząć żyć bez służby? Nie no kurwa, o wy biedactwa moje. Sam bym was wypierdolił z tych kamienic w Śródmieściu.